Witam się z Wami, moi drodzy. Ja właśnie się wykąpałam, a jest dopiero czwarta. Wyobraźcie sobie, że wyszłam na dwór i zaczęłam dmuchać podjazd. Jak zaczęłam dmuchać podjazd, to, no bo tak było brudów z drzewa, z tego wszystkiego u nas robią tą ulicę, więc nakurzyło się tego wszystkiego, więc sobie myślę, wezmę to wszystko, zdmucham. Nagle zaczęli jechać z takimi szczotkami i szczotkować właśnie tą zerwalną nawierzchnię. Matko kochana, jak mnie zawalili tym kurzem całym, słuchajcie, to było coś strasznego. Ja normalnie czułam aż w zębach ten taki piasek, wszystko. Tutaj cała zaczęłam się aż kleić, o włosach nie wspomnę sobie, myślę, matko, za co? Przyszłam do domu, siadłam, mówię, nie no, za wcześnie, żeby w ogóle kąpać się, czy brać shower, cokolwiek, ale sobie myślę, nie no, to ja tak nawet nie dam rady, żeby chodzić następne do wieczora, więc wzięłam się, właśnie wzięłam shower, wykąpałam shower, no wzięłam shower, umyłam od razu głowę, wszystko, no i u nas. A później właśnie, jak oni przyjechali, zaczął lać deszcz. Jaka była ulewa, ten cały piasek, to wszystko tam spłynęło strasznie. A teraz wyszło słońce. I jak wyszło słońce, to widzę, że no, wysuszy ten piasek troszkę i może ten podjazd nawet nam tak zmyje, to może dobrze, to wydmuchałam wszystko, no ale przy okazji siebie cała też załatwiłam. Wczoraj i przedwczoraj, słuchajcie, od przedwczoraj boli mnie głowa. Matko kochana. Takie łupanie tu w jednym punkcie cały czas, tak jakby ktoś tak wiercił dziurę i wiercił i wiercił. Myślałam, że mi kawa pomoże, nawet nie taka domowa, bo u nas takie są skoki ciśnienia teraz. Jest wilgotno, świeci słońce, pada deszcz, znowu wilgotno, znowu świeci słońce, tak. Nie ma takiej jednostajnej tej pogody, żeby było. Ja podejrzewam, że to jest to, ale tak mi tutaj upało. Wczoraj proszę córkę, poprosiłam ją, żeby mi pojechała, kupiła kawę w Dunkin' Donuts. Mówię do niej, weź podjedź, mimo że kawa właśnie z innego miejsca, no bo ja piję domową kawę. Może bardziej mi pomoże, może mi przestanie boleć głowa. Wypiłam tą kawę, nic. Zjadłam 3 tabletki, nic. Dzisiaj zjadłam znowu 2 tabletki. I czuję, że dalej mi tak tutaj w tym punkcie łupie i łupie. No ale tak, wilgoć jest, był deszcz, teraz wyszło słońce. Widziałam na pogodzie, jak wchodziłam na ten app, że znowu ma padać. To ja się nie dziwię, że mnie boli głowa. Ale to jest takie nie migrenowe, bo jak miałam migrenowe bóle, to nawet na oczy nie mogłam patrzeć. Mnie raziło wszystko. Ja chodziłam w okularach, bo po prostu nie dawałam rady słonecznych. A to nie jest takie migrenowe, to jest takie, ja nie wiem, ale to łupanie tak z boku, to już, Boże, już nie wiem, gdzie tą głowę włożyć, żeby mnie przestała zwyczajnie boleć. Nie pomogła mi ta kawa wczoraj, dzisiaj nie piłam kawy. Myślałam, że może podjadę, kupię Red Bulla, nie podjechałam, nie kupiłam. Zrobię zaraz sobie herbatę, ale już wzięłam też 2 tabletki, jak mi nie przejdzie, to pewnie wezmę jeszcze jedną. No, masakra z tą głową, normalnie masakra. Słuchajcie, dawno nie miałam takich bóli głowy. Kiedyś miałam takie migrenowe, ale to było bardzo tak do tyłu. To normalnie nie wiedziałam, jak się nazywam. Ja wstawałam, ja nie mogłam ruszyć głową. A tu były obowiązki, bo były obowiązki, trzeba było się zająć domem, trzeba było jechać do pracy i człowiek z taką głową ciężką, a to normalnie wtedy jest coś strasznego. A dodatkowo, że jeszcze mnie głowa boli, to Wam się pożalę, że mnie boli to kolano. Przestało mnie boleć przez chwilę, mogłam zginać, robić, przestało mi szczelać, nic, a teraz, jak jest taka wilgość, czuję, jakby mi ktoś taki worek przywiązał z wodą, słuchajcie, z wodą. I taki normalnie odważnik noszę ze sobą cały czas, tak mnie boli kolano. Myślę, że to pewnie z tego kolagenu. No i to tak, wyżaliłam się. Dlatego nawet nie miałam jakiejś takiej, nawet nie weny, ale nie miałam nawet jak cokolwiek ponagrywać, bo po prostu no boli mnie głowa. Cały czas tak w jednym punkcie, tu o, tak jakby ktoś wziął i tak drążył. To jest nie do zniesienia. Nawet przez sen, nawet spać nie mogę. W nocy to się budzę tyle razy, jak się położę, kręcę się i tak. Nawet na dobrą sprawę nie mogę tak pospać, bo mnie wybudza to właśnie takie drążenie cały czas, drążenie. Boże, żeby ta pogoda już była taka jednostajna, to może wtedy by mnie przestało boleć, przestałaby mnie boleć ta głowa, bo tak, to jest masakra. A
U nas widzę, że do sąsiada przyjechali kosić trawę. Nie wiem, czy tak pokoszą, bo naprawdę lał deszcz, to wszystko się teraz będzie tak kleić. Ja wszystko wydmuchałam, ale jak padał deszcz, zaczęło trzepać, to z drzew pospadało. Pewnie będę musiała znowu iść wydmuchać, ale już nie teraz, no bo teraz to się tak wzięłam i no wykąpałam i po prostu nawet nie chcę się brudzić, oklejać znowu tą pogodą na zewnątrz. No i jest u nas teraz 16:30 i tak sobie pomyślałam, co zrobić na obiad. Młoda w pracy, ja jestem sama w domu, więc pomyślałam, że może sobie obiorę, słuchajcie, ziemniaka i sobie zrobię jajko sadzone do tego. Tak za mną właśnie chodzi, może ziemniaczek, jajko sadzone i tak zjem może. Nie będzie to nic takiego ciężkiego strasznie, a zrobię sobie herbatę. Tam też jest trochę kofeiny, to może mi pomoże. Nawet chyba mam zieloną herbatę, więc zrobię sobie zieloną herbatę. I taki mam właśnie już chyba drugi czy trzeci dzień z tą głową. Oj Boże kochany, nie wiem, macie jakieś takie może coś, tabletki jakieś takie przeciwbólowe, co wiecie, że Wam pomagają. Ja wziąłam Ibum, wzięłam Ibuprom chyba, to z polskiego sklepu kupiłam i wzięłam APAP. Już brałam normalnie dwie takie, jedną taką, dwie takie, bo już normalnie wzięłam i to tak mi pomagało tylko na chwilę. Więc jak może macie jakieś takie tabletki, słuchajcie, co pomagają naprawdę na ból głowy. Zobaczcie, jak się opaliłam od zegarka. No, normalnie śmieszne. A jak macie jakieś takie tabletki, co naprawdę pomagają na ból głowy, piszcie w komentarzach, bo i mi ten APAP, ten Ibum i ten Ibuprom chyba, tak. No nie za bardzo pomogło, a przedtem mi pomagało. Kupiłam APAP Migrena w polskim sklepie i tam pisało, że można wziąć dwie na raz. Wzięłam i tak mi pomagało. Ja nie myślę, żeby to było migrenowe, aczkolwiek, no nie wiem. Wzięłam już tyle tych tabletek i to jest takie, wiecie, umorzenie bólu na chwilę, tak? Na chwilę, że po prostu troszeczkę mnie przestanie boleć i z workiem, lód na głowę sobie nawet, worek z lodem na głowę sobie przykładałam. I po prostu, no nic. Dobra, robię tego ziemniaczka z tym jajkiem, jak macie jakieś właśnie tabletki takie na ból głowy, co wiecie, że pomagają Wam, ja bym mogła je kupić tutaj, może bym sprawdziła w polskim sklepie, bo my nawet mamy, póki jeszcze tutaj mieszkamy, nawet mamy tak zaopatrzony dobrze polski sklep w różne tabletki, w różne syropy, w różne rzeczy takie, taka polska apteka można powiedzieć, to może bym sobie właśnie kupiła coś jakiegoś takiego naprawdę sprawdzonego, bo ja mówię, że ja już mam z tym bólem głowy, to dzisiaj to mówię, nie wiem, chyba pójdę i tylko wziąć i walnąć w mur, bo już no nie idzie wytrzymać, słuchajcie, no idzie tak cały czas ćmi, cały czas, aż to oko mam takie przymrużone, bo cały czas z tej strony mi tak kręci i kręci, a już naprawdę mnie dawno głowa nie bolała. Także żegnam się z Wami teraz, idę sobie robić ten obiadek. Więc tak, ziemniaczki mi się gotują, tu już patelnia czeka na dwa jajeczka i jeszcze sobie zrobiłam do tego właśnie, nie zrobiłam, no wyciągnęłam ogóreczki, ale to są korniszony. Także obiadek będzie, no i mam nadzieję, że mnie rzeczywiście ta głowa przestanie boleć, bo normalnie idzie dostać, nie powiem brzydko, co do głowy przez ten ból. Więc obiadek mam zrobiony, ziemniaczki, jajeczko, do tego ogóreczek. Ja nie lubię koperku, więc nie mam koperku. Fajnie by było, jakbym miała do tego fasolkę jakąś na przykład właśnie z bułką tartą albo może jakiś kalafiorek, ale też nie miałam, a że głowa mnie tak już boli od kilku dni, więc nawet nigdzie na zakupy nie jechałam. Więc ja sobie życzę smacznego, jeżeli teraz jecie jakieś śniadanie, obiad, kolację, cokolwiek, Wam też życzę smacznego. No i do zobaczenia w następnym filmiku, moi drodzy. Na razie, pa, pa.